Kilka dni temu wszystkie media nagłośniły informację opublikowaną za pośrednictwem Facebooka przez ukraiński sztab generalny. Świat ujrzał zrabowane rzeczy, które miał przy sobie jeden z poległych żołnierzy rosyjskich. Oczywiście media w pierwszej kolejności skupiły się na temacie moralności i zepsucia marudera. Że tak nie można i że to bardzo brzydko z jego strony, a tak generalnie to na pewno wszyscy tak robią. Nie chcę tutaj oceniać moralności, zachowań okupantów i broniących się. Nie od tego jestem. W zasadzie nikt z nas nie powinien tego robić. Bo obie strony konfliktu doświadczają rzeczy, których nie da się porównać do normalnego funkcjonowania i żyją w świecie bez zasad. Chcę jedynie zwrócić uwagę na rzeczy, które znaleziono przy żołnierzu. W zasadzie wszystko to, co widzicie na zdjęciach, to rzeczy, o których jest mowa w drugiej części materiału o pieniądzach na trudne czasy. Pozostałe kwestie, które poruszam, pokazano nam już wcześniej. Poprzednio media obiegły nagrania z kamer przemysłowych, na których zarejestrowano momenty, w których żołnierze rabowali sklepowe półki. Albo nagrania z telefonów, na których widać, jak rosyjscy żołnierze ganiają po podwórku za drobiem. Te sceny akurat przyniosły mi na myśl końcowe sceny z potopu Jerzego Hoffmana, kiedy to szwedzcy okupanci z głodu sami musieli łapać sobie kury po wioskach. I miejmy nadzieję, że podobnie jak w ekranizacji powieści Sienkiewicza, zwiastuje to początek końca konfliktu. Oczywiście to, co obserwujemy, nie jest niczym nowym. Nie pojawiło się to w 2022 roku i zaskoczyło nagle cały świat. Nie jest to też coś wyjątkowego dla Europy. Takie samo okropieństwo konfliktu, które właśnie trwa u naszego wschodniego sąsiada, trwało w 1939 roku w Polsce. Było w Wietnamie. Było w Kambodży. Było, jest i będzie. Na wszystkich trwających frontach. Właśnie ze względu na to chciałbym pochylić się nad tematem, co może być na tyle cenną rzeczą, że będzie w stanie uratować nasze życie. Zapraszam w najbliższą sobotę na premierę drugiej części materiału o formach pieniądza na ciężkie czasy.